produkty bio, produkty eko. Czy warto na nie postawić, a może jednak szkoda pieniędzy? Za chwilę się wszystkiego dowiecie. Zaczynamy! Zacznijmy od tego, czym się różnią produkty bio, eko od zwykłej żywności, bo myślę, że to ma największe znaczenie. No powstają one w 95% ekologicznie, bez dodatkowych nawozów, dodatkowych substancji. Tylko teraz pytanie, czy warto płacić za nie 3-4 razy więcej. W obecnych czasach jest wielki boom, w hipermarketach są osobne regały z produktami bio, eko. Ludzie coraz częściej po nie sięgają ze względu na poprawę tutaj samopoczucia, poprawę zdrowia. No i oczywiście w największym stopniu, bo jest moda. Moda na produkty bio i eko, która teraz panuje coraz bardziej w sieci. Na Instagramie wstawiane są zdjęcia jogurtów, jakichś bio, wrzucane są do przepisu. No i taka osoba uważa się oczywiście za lepszą, bo spożywa produkty bio. A jak jest naprawdę? No nie do końca tak, jak się mówi. Oczywiście, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju mleko, mięsa, produkowane tutaj ekologicznie, czyli wszelkiego rodzaju bio, no, wywodzi się, że w 75% zawierają więcej kwasów omega-3. Jeżeli chodzi o owoce suszone, nie zawierają dwutlenku siarki, sorbinianu potasu, ale czy to jest aż tak istotne? Może sami ocenicie za chwilę. Przejdźmy jeszcze do następnych aspektów. Jajka. Jajka, tutaj zerówki drugiej, trzeciej klasy bio. Jak się wypowiadał profesor Ciska, z tego co dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o składniki odżywcze, nie ma żadnej różnicy, czy są to jajka ekologiczne, czy zwykłe. Także tutaj nawet bym generalizował, że jajka trzeciej klasy, a zerówki nie mają tutaj większej różnicy, jeżeli chodzi o składniki odżywcze. Nawet chyba też Michał Wrzosek się wypowiadał na ten temat. Także możecie śmiało kupować nawet te gorszej klasy, jak są w promocji, wiadomo, te zerówki, ale nie ma to większego wpływu, to już tak pół żartem oczywiście. Teraz kolejną kwestią są warzywa. Głównie ze względu na zawartość metali ciężkich oraz pestycydów, ale jak sam Damian Paroł się wypowiadał tutaj na ten temat, zawartość pestycydów jest tak dużym marginesem, że nawet przy jedzeniu konwencjonalnym nie powinno mieć tutaj większego wpływu na zdrowie. Także no, kolejny mit został obalony. Ale jeżeli chodzi o sam zawartość pestycydów w warzywach, w owocach, no to jest prosty schemat, aby się tego pozbyć. Wystarczy do miski wlać litr wody, do tego pół szklanki octu jabłkowego albo winnego, ewentualnie kwasku cytrynowego, 3 łyżki. Ładnie wymieszać, umyć te warzywa, owoce w tej misce. Później do kolejnej miski wlać również litr wody, sypać łyżkę sody oczyszczonej i wtedy powinno wszystko puścić, ta woda powinna być nawet mętna, wypłukać dobrze te warzywa, no i wypłukać pod bieżącą wodą i pestycydy mamy praktycznie zniwelowane do minimum. Całość trwa około 15 minut, koszt, no to ocet jabłkowy, soda oczyszczona, groszowe sprawy, no nie musimy płacić 2-3 razy więcej za owoce, warzywa uprawiane ekologicznie, głównie właśnie ze względu na te pestycydy. Jeżeli chodzi o moje zdanie na temat zakupów tutaj produktów bio, eko, chyba też doktor rehabilitowany Halman wypowiadał się na ten temat, że zdecydowanie lepiej postawić na produkty tutaj na targach od takich lokalnych rolników niż te sklepowe bio, eko. No jestem podobnego zdania. Uważam, że nie ma sensu przepłacać za produkty bio, eko czasami 3-4 razy więcej jak za płatki owsiane czy wszelkiego rodzaju produkty nabiałowe. Bardziej bym tutaj stawiał ewentualnie na lokalnych rolników, jakieś tam mięsa, ewentualnie twarogi, czy warzywa, owoce z ogródków. Oczywiście one też zawierają tam jakąś ilość pestycydów, ale możemy się tego w łatwy, szybki sposób pozbyć. Składniki odżywcze, czy to w jajkach, czy w produktach są bardzo zbliżone, więc nie zwracałbym na to jakiejś tam większej uwagi. Oczywiście nie będę tutaj generalizował, nie będę wybiegał do przodu, nie powiem, że jest to totalnie ściema, bez sensu produkty bioeko, bo jest to nieprawdą i nie ma żadnych badań, które by to obaliły, ale jeżeli chodzi o moje prywatne tutaj zdanie obiektywne, uważam, że nie ma sensu przepłacać za te produkty. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat produktów bio, eko, czy macie takie samo zdanie jak ja, czy może jednak się z tym nie zgadzacie i warto po nie sięgać, także podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapki, zasubskrybować kanału, no i piszcie propozycje na kolejne materiały. Może zrobimy jakąś serię tematy przy kawce. Pioneczka.